czwartym spotkaniu o trzecie ligowe punkty KKS Koźnice podejmowała drużynę MDK Warszawa, która na tym koncie miała komplet punktów. Jak pokazuje historia, mecze tych zespołów zawsze dostarczały mnóstwo emocji. Nie inaczej było i tym razem. Trener Marek Grzelczak postawił na sprawdzoną szóstkę. Na rozegraniu Michał Kalita, za odbiór odpowiadali Karol Fruszkowski i Michał Koryciński. Środkowi bloku to Krzysztof Jeziorowski i Kamil Kapusta. Ponadto atakujący Marcin Obrębski i jako libero Janusz Rudowski. Nasz rywal przyjechał aż w 14-osobowym składzie, więc ich trener Wojciech Kura miał olbrzymie pole manewru przy dokonywaniu zmian. Należy podkreślić, iż siatkarze MDK-u to 7-krotni mistrzowie Polski w kategorii juniorów. W randze tego spotkania świadczy fakt, iż sędzią głównym tego meczu był aktualnie jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy arbiter w Polsce, pan Sylwester Strzylak. Początek meczu dla KKS-u, który po udanych akcjach Jeziorowskiego i Wszczkowskiego prowadził 6-3. I tu zdarzyła się seria niewymuszonych błędów i na 3-4-punktowe prowadzenie wyszła młodzież MDK-u. Na tablicy widział wynik 13-18, nasz szkoleniowiec wziął drugi czas. Trochę to pomogło, gdyż znieśliśmy różnicę do 2 punktów, ale zdecydowanie bliżej do wygranej byli goście. Gdy osiągnęli przewagę 24-21, niewielu liczyło na odwrócenie losów tego seta. Wtedy w polu zagrywki stanął Fruszkowski. Jego potężne bomby odrzuciły rywali od siatki, co uniemożliwiło im skuteczną kontrę. Przy stanie 25-24 mieliśmy piłkę setową, ale Karol pomylił się i zepsuł swoją zagrywkę. I wtedy właśnie zaczął się prawdziwy horror. Prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie i doprawdy trudno było wskazać faworyta do wygrania seta. Bo dziś siatkarze rywali nie wytrzymali chyba takiego obciążenia i dwukrotnie, mając piłki setowe, zepsuli zagrywki. W końcówce bardzo dobrą zmianę dał Wiktor Skwarek, zdobywając ważne punkty. Ostatecznie po 46 minutach gry górę wzięło doświadczenie i wygrywamy seta rzadko spotkanym wynikiem 37-35. Drugą partię minimalnie lepiej rozpoczęli goście, uzyskując 2-punktową przewagę, ale już za chwilę KKS zaczął odrabiać straty i grać swoje. Jednak utrzymać bezpieczną przewagę przez większość seta było bardzo ciężko. Kiedy Kosińczanie uciekali na 2-3 punkty, goście za sprawą Walaska i Rzęsosia szybko niwelowali te straty. Trwała zażarta walka punkt za punkt. Przy stanie po 21 Marek Grzelczak poprosił o przerwę i wprowadził na rozegranie i podwyższenie bloku Sebastiana Vanata, co okazało się dobrą decyzją. Właśnie skuteczny blok pary Jeziorowski-Vanat zakończył drugiego seta, którego wygrywamy 25-22. Ostatnia odsłona już bez historii. Z przyjezdnych uszło powietrze i nie stanowili już większego zagrożenia. Byli totalnie rozbici i popełniali szereg błędów. Ich szkoleniowiec, widząc, iż nie ma większych szans na nawiązanie walki z naszą ekipą, której brylował Michał Koryciński, dokonywał szeregu zmian, dając pograć wszystkim zawodnikom. Nasi siatkarze, grając na pełnym luzie, efektownie i skutecznie, systematycznie zwiększali przewagę, by ostatecznie wygrać 25-15, a całe spotkanie 3-0. Oto aktualna tabela. Na czele 2 zespoły, KKS i Halinów z kompletem punktów, z tym, że Koźnińczanie nie stracili do tej pory żadnego seta. Miejsca 3 i 4 drobnym 9-punktowym zajmują Wolanów i MDK Warszawa. W strefie spadkowej Olimpijska Ryszew 3 punkty, Sparta Grodzisk 2 oczka i Zawsze Mława, które do tej pory nie zdobyło żadnego punktu.